Państwa powitać w Pałacyku Otremusy w gminie Brywinów. Szczególnie serdecznie witam najważniejszych uczestników dzisiejszej uroczystości, panią Patrycję Annę Lewandowską i pana Jerzego Balę. Witam świadków młodej pary, panią Julitę Ewelinę Aniszewską i pana Krzysztofa Tomasza Lewandowskiego, rodzinę oraz wszystkich przybyłych gości. Szanowni Państwo, w życiu dwojga kochających się ludzi, oprócz pięknych, szczęśliwych, czasami mogą zdarzyć się te troszkę trudniejsze. Czasami trzeba zmierzyć się z jakimiś przeciwnościami. Ale we dwoje jest łatwiej, bo można się wspierać, darząc się miłością i zaufaniem. We dwoje nie tylko łatwiej jest walczyć z przeciwnościami życia, ale też przyjemniej wspólnie przeżywać radość z pomyślnych wydarzeń i wspólnie cieszyć się wzajemnymi sukcesami. Dziś zawrzecie Państwo związek małżeński, a szczęście i trwałość tego małżeństwa zależeć będzie przede wszystkim od Was samych, od wzajemnego zaufania i szacunku, od wierności i szczerej miłości, bo miłość nadaje sens i wartość całemu naszemu życiu. Miłość to pragnienie dobra i szczęścia, to bezinteresowny dar siebie, to siła przezwyciężająca egoizm. Państwo młodzi, za chwilę zwróceni do siebie dla podkreślenia szczerości wypowiedzi, złożycie przysięgę małżeńską. To szczególne wydarzenie, po którym będziecie mogli zwrócić się do ukochanej osoby, mój mężu, moja żona. Dlatego też ma ono uroczysty charakter. Aby związek małżeński został zawarty zgodnie z prawem, złożycie Państwo oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przede mną, kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, w obecności świadków. Złożenie oświadczenia ma formę prawną, ale przede wszystkim jest to jedna z najważniejszych decyzji w życiu człowieka. Po zawarciu związku małżeńskiego powstaną dla Was nowe prawa i nowe obowiązki. Kodeks rodzinny opiekuńczy stanowi, że mąż i żona mają równe prawa i równe obowiązki. Słowa tutaj wypowiedziane zobowiązują Was do miłości, wierności, szacunku oraz do współdziałania dla dobra rodziny. Małżeństwo to coś więcej niż tylko wzajemna miłość. To dar, który ofiarowują sobie mąż i żona każdego dnia, na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie. To wybór pewnego stylu życia. Jedność w miejsce wolności, zgoda w miejsce wygody. To także odpowiedzialność za rozwój uczuć, tak aby dziś kochać się więcej niż wczoraj, a troszeczkę mniej niż jutro. Miłość wymaga, aby zmieniać się dla siebie nawzajem. Nie sztuką pokochać, sztuką wytrwać. Nie sztuką się pobrać, sztuką się dobrać i zgrać. W każdym małżeństwie należy rozwijać w sobie przekonanie, że jesteście z właściwą osobą i robić wszystko, aby też być osobą właściwą. Osobą, która wnosi w ten związek swoje oddanie, zaangażowanie, miłość, każdego dnia całego siebie. Także swoje niepokoje i słabości. Trzeba nauczyć się wybaczać. Nie można obciążać dnia dzisiejszego wczorajszymi pretensjami. Trzeba każdy kryzys obracać w pożytek poprzez wysłuchanie współmałżonka, poprzez szczerą rozmowę, bo udane małżeństwo to rozmowa, która nigdy nie ma końca. Pani Patrycjo, panie Jurku, czy jesteście zdecydowani złożyć oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński? Oczywiście, tak. Że tak. Z uwagi na uroczysty charakter składania oświadczeń, bardzo proszę wszystkich Państwa o powstanie. Państwa może przejdziemy tam, tak jak Państwo sobie życzyli. Świadomy praw i obowiązków. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Uroczyście oświadczam. Uroczyście oświadczam. Że wstępuję w związek małżeński. Że wstępuję w związek małżeński. Z Patrycją Anną Lewandowską. Z Patrycją Anną Lewandowską. I przyrzekam, że uczynię wszystko. Przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było trwałe. Aby nasze małżeństwo było trwałe. Godne i szczęśliwe. Godne i szczęśliwe. Dziękuję. Teraz pani. Świadoma praw i obowiązków. Świadoma praw i obowiązków. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Uroczyście oświadczam. Uroczyście oświadczam.
Że wstępuje w związek małżeński. Że wstępuje w związek małżeński. Z Jerzym Balą. Z Jerzym Balą. I przyrzekam, że uczynię wszystko. I przyrzekam, że uczynię wszystko. Aby nasze małżeństwo było trwałe. Aby nasze małżeństwo było trwałe. Zgodne i szczęśliwe. Zgodne i szczęśliwe. Na skutek złożenia zgodnych oświadczeń obu stron o wstąpieniu w związek małżeński przede mną, kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Brywinowie, w obecności świadków, uroczyście ogłaszam, iż związek małżeński pomiędzy panią Patrycją Anną Lewandowską i panem Jerzym Balem został w dniu dzisiejszym zawarty zgodnie z przepisami. Od tego momentu jesteście państwo mężem i żoną. Niech pan pocałuje swoją żonę po raz pierwszy. Dziękuję. Symbolem zawartego małżeństwa są obrączki. Proszę pana o nałożenie obrączki żonie. To mniejszą, nie? Większą. Tą większą. Który to ten? No. Teraz panią proszę. To ta? No. Nie ma innej. Od tej chwili rozpoczyna się dla was czas budowy małżeńskiej wspólnoty, czas spełniania obietnic. Tak jak wiemy wszyscy, co będzie każdego roku wieczorem 24 grudnia, tak państwo wiecie, co będzie każdego roku 4 sierpnia. Będzie to czas świętowania kolejnej rocznicy waszego ślubu. Życzę wam, abyście chcieli i umieli pielęgnować tę rocznicę. Dziękujemy. Pani Patrycja, pani Jurku, zmieniliście stan cywilny, a towarzyszyć temu może również zmiana nazwiska noszonego po zawarciu związku małżeńskiego. Możecie państwo zostać przy nazwiskach dotychczasowych, przyjąć nazwisko współmałżonka lub nazwisko dwuczłonowe. Jaka jest państwa decyzja? Jakie nazwisko pani będzie nosić? Małżonka. Dowodem zawartego przez państwa małżeństwa jest protokół z dzisiejszej uroczystości. Na podstawie tego protokołu sporządzę akt małżeństwa. Odpis tego aktu w poniedziałek już możecie państwo odebrać w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego. Zapraszam teraz państwa do złożenia czytelnych podpisów pod tym protokołem. Pani po raz ostatni dotychczasowym nazwiskiem. Zapraszam. Małżonkowie, życzę wam, abyście szli przez życie mocno, trzymając się za ręce, zawsze szczęśliwi, zawsze uśmiechnięci, zawsze pewni swoich uczuć. Dziękujcie sobie za pogodę i niepogodę, za uśmiech i łzy, za każde osiągnięte ustępstwo i kompromis. A kompromis w małżeństwie to taka sztuka podzielenia ciastka, tak aby każdy był przekonany, że dostał największy kawałek. Ale przede wszystkim pielęgnujcie miłość, która was połączyła. Bo tylko wtedy, gdy kochamy i jesteśmy kochani, możemy być w pełni szczęśliwi. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Teraz proszę. Chcę? No. A nie weźmiesz mnie? Tam się przeniosę. Z drugiej strony.
want them to touch you, to see truth in your eyes. The only thing that I want is to be with you and to watch the sunrise. There's nothing more that I want than to touch you, to see truth in your eyes. The only thing that I want is to be with you and to watch the sunrise. There's nothing more that I want than to touch you, to see truth in your eyes. The only thing that I want is to be with you and to watch the sunrise. There's nothing more that I want than to touch you, to see truth in your eyes. The only thing that I want is to be with you and to watch the sunrise. Oh,
raz i jeszcze raz. Niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Niech gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie. Nigdy nie zagaśnie. A Poznanie zaśpiewa, jego stołem zaśnie. A Poznanie zaśpiewa, jego stołem zaśnie. Sto lat, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. Zdrowy szczęściu, powieść kości, niechaj żyją nam. Niech żyją nam. Niech żyją nam, zdrowy szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam. I bijemy do dna, zdrowie ma do wody. Prawie. Drodzy Państwo, jak smakuje wódka weselna? Gorzka! Tak myślałem, a więc poprosimy naszą parę młodą, aby nam tę wódkę osłodzili. Osza wódka, trzeba ją osłodzić. Podło na to całuje, nie będzie mi szkodzić. Osza wódka. Poprosimy parę młodą, by nas osłodzili. Liczymy. Jeden. Spotykamy się na parkiecie, na pierwszym tańcu. Właśnie wybiła godzina, w której para młoda otworzy dzisiejszy parkiet swoim pierwszym tańcem. Zapraszamy parą młodą do nas na parkiecik oraz wszystkich gości. I zaczynamy. Miłością naszego życia.
Teraz chwytamy się za ręce, łączymy w pary i bawimy do białego rana.
już nie jest prosta sprawa. Prawie do nieba wzięłaś mnie, kapelę pada w śnieg. Prawie do nieba wzięłaś mnie, zimny, ciemny dzień. Przyszła ja, na wieś idziołbym czekał na to, co przyniesie wiatr. Może śmiech, może ciszę, a pamiętam tego dnia. Stałaś jak ludzie, weszłaś tam z tobą od tego dnia. Ze śniegiem prosta w spadu, prawie do nieba wzięłaś mnie, a wtedy padał śnieg. Prawie do nieba wzięłaś mnie, zimny, ciemny dzień. Nie mogę iść, nie mogę spać, jak dobrego doszło nie wiem. Miłość na sobie dała znać, co poradzić mogę na to, że miłość przyszła właśnie dziś, że w sercu myby znam. A w moich myślach jesteś ty, przez te roczy, te roczy zielone oszalałem. Gwiazdy w rybach wyborzą ożały cały czas, a ja w serce miłości zagnione siłą dałem. Zakochać się można tylko raz.
śpiewów. Kolejna piosenka na pewno wszystkim dobrze znana, wszyscy śpiewacie razem z nami. Za zdrowie młodych. No to soczek. O, a u pani pusty, prawidłowo. No to trzeba pani polać. Yeah.
Ty mi to serce mówi,
jaką mógłby mi dać. Moje serce jest dalej grać. To co mam, to nie wydam.
tego co widziałem, musimy tak ogłosić remis. Wielkie brawa dla pary młodej. Ale mamy jeszcze jeden konkurs. Tym razem będzie konkurs dla wszystkich gości. Tworzymy kółeczko, kółeczko, robimy kółeczko. Para młoda również łapiemy się. Pijemy za rączki. Jeśli będzie ciasno, to stwórzmy jeszcze jedno kółeczko, abyśmy się wszyscy zmieścili. Super, dwa kółeczka. Proszę, szerzej, szerzej. Teraz uwaga, tłumaczę, na czym polega zabawa. Będziemy wybierać najlepszego krasnala na dzisiejszym weselu. Musicie, będziecie wykonywać polecenia. Ja będę mówił, wy wykonujecie polecenia. Ale na początek uczymy się takiego słowa. Siu! Puśćcie mnie, puśćcie mnie. Siu! Jeszcze raz, 3, 4. Siu! Super. Odwracamy się w prawą stronę i tańczymy muzykę.
ale stary w kierunku swojej żony. I teraz jeszcze wszyscy raz od nowa powtórzymy, jak to leciało. Kciuki do przodu. Łokcie na bok. Stopy na zewnątrz. Głowa na mordę. Tyłek do tyłu. Głowa do góry. Wytrzeszczone oczy. Język na mordę. Rekcio! Zapraszam do swojej żony z pierwszą wypłatą.